Cześć, tu Gosia Piasecka. Zaczynamy z nowym cyklem newsów rajdowych, który będę dla Was przygotowywać, a mianowicie co się wydarzyło przez tydzień w rajdach, rallycrossie, KTS i innych imprezach samochodowych w Polsce oraz na świecie. Zaczynamy od rajdu mikołowskiego, który odbył się w poprzedni weekend, a także otworzył cykl rajdowych samochodowych Mistrzostw Śląska. Impreza odbywała się przez dwa dni, gdzie odcinki specjalne zlokalizowano w powiecie mikołowskim oraz pierwszy raz w powiecie pszczyńskim. Nowością, a także atrakcją dla kibiców był odcinek miejski, tym razem rozgrywany w formie prologu w sobotni wieczór na ulicach Mikołowa. Mimo że rajd odbył się prawie tydzień temu, w związku z protestem złożonym przez zawodników do Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego na decyzję zespołów sędziów sportowych o anulowaniu kar za potrącenie szykan, nie mamy jeszcze podanych oficjalnych wyników rajdu. Natomiast według nieoficjalnych wyników w klasie gość załoga Habaj Spętany jadąca Fordem Fiestą zajęli pierwsze miejsce, za nimi uklasowali się Banasiewicz Radny w Subaru Impreza R4, a na trzecim miejscu wylądowali Monsior i Cieślar Mitsubishi Lancer. Klasę K3 przejęły Hondy Civic, na pierwszym miejscu podium stanęli załoga Sąsiadek Wróby. Drugie miejsce należało się do Różycki i Słaboń. W klasie Puchar Peugeot Citroen pierwsze miejsce zajęli Mrozek Nowak, jadący Citroenem Saxo. Na drugim miejscu są Smagała i Giergiel, także w Citroenie Saxo. A trzecie miejsce należy się do małżeństwa Marcińczyk w Peugeocie 206 XS. W rajdzie brała udział nasza redakcyjna koleżanka Magda Wilk, jadąca z Kacperem Wróblewskim w BMW 318 IS. Jak tylko zostaną ogłoszone oficjalne wyniki rajdu, od razu się z Wami nimi podzielę. A więc czekamy. Wracamy do stolicy, gdzie w ubiegły weekend 18-19 kwietnia odbyła się kolejna edycja KTS Puchar Wiosny. Impreza została zorganizowana przez Automobil Klub Polski pod patronatem burmistrza dzielnicy Warszawa Białołęka. Była to druga runda Pucharu Automobil Klubu Polski oraz druga runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego. W imprezie wystartowało 90 załóg amatorów i kierowców rajdowych z całej Polski. Impreza miała charakter dwudniowy, w sobotę. Po odbiorze administracyjnym i badaniach kontrolnych załogi miały możliwość się rozgrzać na próbie sportowej ulokowanej na płycie lotniska na warszawskim Bemowie. W niedzielę natomiast załogi zmagały się na próbach umiejscowionych na torze testowym FSA oraz na zamkniętych odcinkach ulic Warzelniczej i Hemara w Warszawie. Każda próba była przejeżdżana trzykrotnie. W klasie pierwszej zwyciężyli załoga Selemak Sadowski jadąca Fiatem Seicento. W klasie drugiej na podium stanęli załoga Kister Lasota jadąca Fiatem Cinquecento. W klasie trzeciej niezmiennie pierwsze miejsce zajęli Tomalak Przesmycki w Hondzie Civic. Klasa czwarta należała do załogi Latos Modej także w Hondzie Civic. W klasie piątej, a także w całej klasyfikacji generalnej w Mitsubishi Lancer wygrała załoga Wichłacz Kaczmarczyk. Klasa gość była przejęta przez Panasiewicz i Dąbrowskiego w samochodzie Renault Clio. W tym odcinku to już wszystko. Może nie było zbyt dużo informacji, ale dopiero zaczynamy. Za tydzień następna porcja newsów z Polski oraz świata w dziedzinie rajdów, m.in. rajd świdnicki Krause, który jeszcze dobrze się nie zaczął, a już rozgrzewa emocje. Co się wydarzyło? Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Cześć!